Salam, dzień dobry, Ein z tej strony. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o historii języka perskiego, czyli moim ojczystym. I chciałbym powiedzieć o tym, jak ten język w ogóle został stworzony, i od kiedy i przez jakich ludzi jest używany, jak brzmi. I jak wypłynął albo wziął wypływ od innych języków na świecie, na historii. Ponadto jeszcze powiedziałbym i rozmawiałbym na ten temat, co ja sądzę, jak trudno może być nauka języka perskiego dla obcych. No i oczywiście opowiadam kilka ze swoich wspomnień i jeszcze doświadczeń, jakie miałem z różnymi znajomymi i ludźmi, którzy się nauczyli perskiego. I jeszcze takie swoje doświadczenie osobiście, jak nauczyłem perskiego i jaki dostałem feedback od nich. Mam nadzieję, że to będzie ciekawe dla Was. Zapraszam. Język perski, podobnie do polskiego, zaliczony jest to jeden z języków indoeuropejskich, aczkolwiek w rodzinie irańskich. A samo słowo perski, tak samo jak Persian czy Persia w angielskim, to wszystkie są wzięte z słowa Parsa w języku staroperskim. Ponieważ tak nazwali swojego ojczyznę pierwsi mieszkańcy tej ziemi, którą dziś znamy jako Iran. I to było około 3000 lat temu. Od 1000 lat przed naszą erą istniał już w ziemi irańskiej dwa języki. Jeden to był język awestyjski, który był język, w którym były napisane święte teksty i modlitwy Awesty. A Awesta to jest właśnie księga, święta księga wyznawców zaratosztrianizmu. Wyznawcy tej religii, czyli zaratosztrianiny, to mieszkali już od bardzo, bardzo dawno temu w południowym wschodzie dzisiejszego Iranu, a także w ziemi dzisiejszym Afganistanu. Natomiast do rejonu dzisiejszej prowincji Farsu w południowo-zachodnie Iranu, tam gdzie dzisiaj leży miasto Shiraz, przebył jedno plemię, którą nazwali Parsowasz. A język, w którym ci ludzie rozmawiali, też został więc język perski. Kilkaset lat później, około roku 600 przed naszą erą, z ich potomków powstało pierwsze królestwo w historii Iranu pod nazwą Achamenity, albo po persku będzie Hachamenesyan. Ich język, czyli język perski, więc został językiem oficjalnym. A język awestyjski nadal był używany i posługiwano, ale tylko jako język święty albo religijny. Piśmiennictwo staroperskie to było w formie klinowego, a najstarszą probą pisma klinowego to jest inskrypcja, która uratowało w historii. To jest teraz inskrypcja Behistunu w zachodnim Iranu, tam gdzie w dzisiejszym czasie leży miasto Kermanshah. A to było napisane na rozkaz króla Dariusza około 500 lat przed naszą erą. Dzisiaj w dzisiejszym języku perskim nazwami to pismo jako Hatemichi, co znaczy pismo gwóździ, ponieważ te litery w tym piśmie wyglądają jak gwóździ. Ale oczywiście nie można oczekiwać od Irańczyków, aby to znać ten język albo pisać. Absolutnie nie.
Chociaż korzenia kilkunastu słów dzisiejszego indoeuropejskich języków sięgają do języka staropolskiego. Tak samo jak Bóg po polsku, co po polsku też będzie Bóg, chociaż najbardziej Bóg to znaczyło ksiądz, albo słowo brat, co w staropolskim było bratar. Około 300 lat przed naszą erą Grecy już zaatakowali i w końcu i podbili i w końcu obalili Achamenidów. W konsekwencji czego już był zakaz mówienia w języku oficjalnym Achamenidów, czyli języku staropolskim, a także ćwiczenia Ahura Mazdy, czyli Bóg Zoroastrian. Aczkolwiek prawda była taka, że już większość Irańczyków nawet nie znali albo zapomnieli już i nie używali w ogóle języka imperialnego, czyli staropolskiego. A co do awestyjskiego, musieli czytać teksty i modlitwy już w języku pahlawi, który był nowoczesny, a jednak inny niż zabroniony i zakazany awestyjski. Także gdy około 100 lat później, jak Irańczycy znowu i ponownie rządzili w ziemi Irana, język oficjalnym został znowu perski. Chociaż ten perski już był znacznie różny i inny niż taki perski, jakie mówili i używali królowie Achamenidów. Ten nowy perski, który oni używali, zaczęli znowu używać, to w dzisiejszym Iranu, w dzisiejszym perskim jest nazywany jako język środkowy perski albo parsiemiany. I czasem to też mówią zamiast środkowy perski, jeżeli oczywiście dobrze mówię po polsku, używają słowo pahlawi, chociaż pahlawi to było w ogóle inny język, ale tak też mówią dzisiaj pahlawi. Dzisiaj najbardziej podobny do tego języka środkowego, który ciągle się mówi i się używa w Iranie, mógłbym powiedzieć może język kurdyjski. I są dużo, dużo podobieństwa, wiele wspólne słowa, trochę się zmienili, ale korzenia są tak samo, takie same słowa. No, podsumowując dotychczasowe informacje, jakie wam przekazałem, w historii irańskiej przed islamem rządzili dwoje, między innymi dwoje bardzo silne i słynne królestwa. Jeden Achamenidzy, których oficjalnym językiem był staroperski, i religijnym językiem, których ludzie ówcześnie używali i mówili, to było nazywane jako awestyjski. Trochę później drugie królestwa to było Sasanicki, który też był bardzo silny i słynny. Ich język, jaki używali, był język, jaki dziś znamy jako środkowi perskie, który był bardzo, bardzo inny niż staroperski, chociaż korzenia tylko to samo. I jeszcze język religijny ówcześnie to było pahlawi. Pahlawi też było oczywiście nowoczesna forma awestyjskiego. Chociaż dziś obydwaj znane są jako język pahlawi. Około 700 roku naszej ery nowy muzułmańscy Arabowie podbili Iran po serii wojen. I podobnie jak Grecy, też walczyli, aby nawrócić irańskich Zoroastrian na islam.
a również oraz zmienić język urzędowy na arabski. Chociaż udało im się tylko nawrócić religię. Odpowiedź na pytanie, dlaczego Irańczycy się poddawali i nie walczyli o swoje religie, to jest bardzo długa historia i dużo można na ten temat rozmawiać. Może kiedyś też będziemy o tym porozmawiać, jeżeli też będzie dla Was ciekawe. Ale nie zawiera się w tematyce tego filmu obecnego. Pozostali Zoroastrianie też przeważnie uciekli do Indii, ci, którzy nie chcieli zmienić religię, gdzie do dziś ciągle tam mieszkają w Indii, jest takie plemię w Indii, Parsis, a zresztą zebrali się w mieście Jazdu w południu Iranu, niedaleko Shirazu. I przez kilku wieków dalej mówili po swoim języku Pahlawiego. Może dzięki temu i dzięki temu, że część uciekli do Indii, teraz mamy źródła z języka Pahlawiego i wiemy, co to za język. A reszta Irańczyków musieli jakieś 200 lat przeżywać pod surowym i dotkliwym panowaniem Arabów. To dwa wieki teraz obecnie dzisiaj jest znane jako dwa wieki ciszy, bo nikt się nie odważył ani mówić, ani pisać po persku. Na przełomie tysiącleci pojawił się w Iranie, w zachodnim Iranie, jeden z największych poetów w literatury irańskiej, nazywający się Ferdowsi, który napisał do dziś największy epos, czyli poezja heroiczna w języku perskim. Ten epos ma tytuł Shahname po persku, czyli Księga Królewska. W tym Shahname Ferdowsi opowiada różne działania przez 60 tysięcy bejtów albo wersów. Różne działania od początku świata według zoroastrianizmu oraz różne działania historyczne od początku świata do upadku ostatniego królestwa w Iranie przed islamem. I jeszcze w tym Shahname on przedstawia najbardziej ulubionego bohatera irańskiego, czyli Rostam, których wszystkich Irańczyków lubią i nawet do dziś, jeżeli ktoś jest bardzo silny, bardzo fajny, bardzo dobry, łaskowy, to mówią do niego, że o, to jest dzisiejszy Rostam. W tym księgiu Ferdowsi opowiada, mówi tak w jednym wersu. Ten wers jest bardzo znany i opowiada, dlaczego ta księga jest tak ważna w historii Iranu. Mówi, że dużo cierpiłem w ciągu 30 lat. Oczywiście przetłumaczenia to ja robię. Dużo cierpiłem w ciągu ostatnich 30 lat. Ożyłałem Iran z tym swoim perskim. Bo w tym czasie, gdy wiele Irańczycy mówili albo może musieli powiedzieć i rozmawiać po języku arabsku, to on napisał ta księga, bardzo ciekawa historia, wszystko po persku i używał niemal 1000 tylko słów po arabsku albo nieperskie. I dzięki temu to ludzie przypominali sobie swój ojczysty język, co miało być już zapomniane. Z tego powodu Shahname, czyli ta Księga Królewska, zostało jako największe dzieło w historii irańskiej literatury. A sam Ferdowsi jest znany aż do dziś jako
ojciec języka perskiego, ponieważ dzięki niemu ten język perski nasz został uratowany. Chociaż dużo wziął wpływ od arabskiego, najbardziej przez tego, że oczywiście religia Irańczyków już został islam i musieli czytać Koran albo te wszystkie modlitwy już po arabsku. Więc to nie było nieunikalne. A poza tym chyba największy wpływ było zmienia pismo irańskiej, co pismo języka perskiego już został taki jaki po islamu, taki jaki pismo arabski. Tylko z jedną różnicą, że w alfabecie irańskiej, perskiej jest 4 dodatkowe litery, czyli ten alfabet zawiera się wszystkich literów tam w arabskim, plus 4 dodatkowe litery, którzy są litery G, C, P i Ż, których nie ma w arabskim. I tak zostało, teraz dzisiejszy alfabet perski ma 32 litery. Albo 32 litery. I jeszcze jeden punkt, co jest bardzo może ciekawe. Pismo perskie jest napisane od prawy do lewy. Dzisiaj w samym Iranie język perski nazywa się Farsi. I to się wyniknie z tego, że ponieważ po islamu nie ma w arabskim litery P, tak jak mówiłem, więc oni już nie mogli powiedzieć Parsi. I wiele, wiele słów na perskim, którzy mieli w sobą takie litery G, P, C, czy Ż, zmienili na bardziej podobnej litery w istniejącym w arabskie. Między innymi Parsi, co został Farsi i aż do dziś tak popularny jest, prawie wszyscy mówią Farsi. Chociaż dziś pewne Irańczycy zacząć mówić i używać słowo Parsi i takim sposób pokazują, jak dbają o oryginalności swojej ojczyzny. Dzisiaj oprócz Iranu, perski lub Farsi, ten Farsi, jest jeszcze używany i urzędowanym językiem w takich krajów jak Afganistan czy Tadżykistan. Oczywiście w Afganistanu ten Farsi nazywa się Zabane Dari, czyli język Dari, albo Farsi Dari, czyli perskiego, Dari perskiego. W Tadżykistanu też nazywa się to, mówią też to Tadżiki, który jest bardzo, bardzo, bardzo podobny do tego samego perskiego, jakie mówimy tutaj w Iranie. Czyli ja i tak samo jak wiele innych Irańczycy, prawie bez żadnego problemu moglibyśmy zrozumieć wszystko, co się mówi w Afganistanie albo w Tadżykistanu. I to jest dobrze. Chociaż tutaj w tym samym Iranie mało, szczególnie w zachodnim Iranie, mało kto uważa język perski jako swoim ojczystym. Tak bardzo często w takich miastach jak Tabriz, Urumie, Zanjan czy Ardebil ludzie mówią najbardziej po języku Azeri czy Turki, który jest bardzo podobny do tego, co mówią w kraju Azerbejdżanu i jeszcze trochę podobny do tureckiego. Albo w takich prowincji jak Kurdystan albo Kermanszah, tam gdzie mówią po kurdysku, jeszcze tam też w bardzo różnych akcentów, którzy czasami są bardzo, bardzo różne i inne.
I nie wszyscy rozumieją wszystkich takich gatunków kurdyjskiego, tam, co tam jest posługiwano w tej samej prowincji. Spróbuję pokazać te różne akcenty i pokazać, jak one brzmią po prostu. Jedno takie same zdanie w różnych akcentów, jakie by powiedzieli różni mieszkańcy w różnych miastów w następnym filmie. I oczywiście będę trochę dalej opowiadać i rozmawiać o obecnej formie języka perskiego, który dziś rozmawiamy. Ponieważ z jednej strony to jest niesamowite, że na przykład ta Księga Królewska albo Szahnameh Ferdowsiego, które było napisane dokładnie 1000 lat temu, tak naprawdę w roku 2010, to było 1000 rocznica napisania tej księgi. I to jest niesamowite, że 90% rozumiemy bardzo dobrze i nawet używamy takie same słowa aż do dziś. I nie mamy żadnego problemu, aby to zrozumieć. Ale z drugiej strony, z biegiem czasu język perski też miał swoje zmiany i w ogóle są też napisane w literaturze irańskiej książki, których czytania jest bardzo, bardzo ciężka dla większości Irańczyków. Ale już prawie od 100 lat temu zostały się nowe zmiany, po prostu nowa fala inteligencjach, intellectuals, którzy zmienili trochę perski i bardziej dbali o tym, żeby nie było za dużo obcych słów używanych w języku perskim, co bardzo pomogło, żeby teraz język perski według mnie został bardzo, bardzo prostszy, myślę. Ponieważ uważam, że aby zrozumieć literaturę irańską z 500 lat temu, trzeba też jednak do pewnego poziomu znać języka arabskiego też. Co mi się osobiście nie podoba, ale no jest taka prawda, no. A z drugiej strony teraz używamy przez internetu i większa komunikacją, prawie tak samo jak każdy kraj na świecie, też używamy dużo łacińskie i angielskich słów. Tak samo jak w polskim forwarduję, w perskim forward mi konam, czyli robię forward, send mi konam, copy paste mi konam i tym podobnym. W następnym filmie spróbuję bardziej na ten temat porozmawiać i pokazać i mówić po persku, chyba po raz pierwszy w tych filmów, że i może to będzie dla was ciekawe, aby zobaczyć, jak różne może brzmić język perski mówione w różnych akcentów w dzisiejszym Iranu. Więc zapraszam do oglądania jeszcze dalsze części tej serii i mam nadzieję, że to wszystko jest dla was i było i jest i będzie dla was ciekawe. Zapraszam do napisania w komentarzach, co najbardziej was interesuje w języku perskim i staram się mieć to wszystko pod uwagą i o tym też będę porozmawiać. Z wielką przyjemnością wszystkie komentarze będę czytać i z góry podziękuję was wszystkim.